Bądź mną. Urodziłeś się w mieście Korinis. Twoja rodzina mieszkała w najgorszej części dzielnicy portowej. Twoje dzieciństwo nie było łatwe. Ojciec był alkoholikiem, nie pracował i całymi dniami pił gin oraz piwo. Znęcał się nad tobą przy każdej okazji. Matka cały czas mówiła, jak twoje pojawienie się na świecie zrujnowało jej życie. Koledzy cały czas dawali ci wciry i naśmiewali się z ciebie. Nie miałeś żadnych przyjaciół, a rodzice cię nie kochali. Te doświadczenia sprawiły, że doznałeś ogromnej awersji do ludzi. Jedynymi stworzeniami, które uważałeś za przyjazne, były okoliczne psy i koty, które dokarmiałeś i z którymi się bawiłeś. Postanowiłeś jako nastolatek uciec z domu i zapomnieć o wszystkich, którzy cię prześladowali. Zatrudniłeś się jako pasterz u jednego z farmerów. Uczyłeś się, jak hodować oraz dbać o owce, tak żeby były zdrowe. Zdałeś sobie sprawę, że idzie ci to całkiem nieźle. Odkryłeś w sobie pasję, jaką jest dbanie o zdrowie zwierząt. Gdy stałeś się starszy, postanowiłeś poprosić mistrza weterynarii w mieście o przyjęcie cię jako swojego czeladnika. Oczywiście nie zgodził się od razu i kazał ci zapytać o zgodę innych mistrzów rezydujących w mieście. Dziwny zwyczaj, pomyślałeś. No ale jeśli wymaga tego prawo miasta, to nie było wyboru. Uzyskanie zgody od większości z nich nie stanowiło żadnego problemu. Jednak gdy poszedłeś po zgodę do mistrza Bospera, myślałeś, że go tam na miejscu zarąbiesz. Chciał, żebyś zabił niewinne zwierzaki żyjące w lesie i przyniósł mu ich skóry. Nazwałeś go świrem, po czym powiedziałeś, że przyszedłeś po pozwolenie na naukę u innego mistrza, a nie o pracę jako czeladnik u takiego barbarzyńcy jak on. Bosper naburmuszony powiedział, że w takim razie nie da ci swojego błogosławieństwa. Nie przejąłeś się tym, ponieważ jak dostałeś zgodę na terminowanie u mistrza Matteo, okazało się, że masz wystarczającą ilość poparcia, byś mógł zostać przyjęty jako czeladnik? Zgoda na pobieranie nauk była chyba najszczęśliwszym momentem twojego życia. Stałeś się również od tej pory pełnoprawnym obywatelem tego miasta. Po latach nauki w zakresie lecznictwa weterynaryjnego udało ci się w końcu uzyskać tytuł mistrza i otworzyć własną praktykę. Niestety niedługo potem zdarzyło się coś dosyć smutnego. Twój mistrz zmarł dosłownie kilka miesięcy po otrzymaniu przez ciebie tytułu mistrzowskiego. Z jednej strony było ci trochę smutno, zdając sobie sprawę, że nigdy już się od niego niczego nie nauczysz. Z drugiej strony stałeś się jedynym mistrzem weterynarii na wyspie. A to dało ci całkowity monopol na usługi dotyczące leczenia zwierząt. Dalsze życie szło całkiem dobrze. Farmerzy dziękowali ci za leczenie ich żywego inwentarza, a burżuazja z górnego miasta ceniła to, że doglądałeś ich maskotki. Jednak nie robiłeś tego dla ludzi. Robiłeś to dla zwierząt. No i oczywiście dla zapłaty, która ci się należała za dobrze wykonaną usługę. Złota w mieszku ci nie brakowało, także po jakimś czasie wykupiłeś sobie dom w górnym mieście Korinis. Niestety, niedługo potem miało się okazać, że takie podejście nie wyjdzie ci na dobre. Niecały rok później dowiedziałeś się, że w Górniczej Dolinie, czyli obszarze wyspy, gdzie wydobywano magiczną rudę, została utworzona przez magów magiczna bariera. Według informacji, jakie udało ci się uzyskać, bariera pozwalała wchodzić do jej wnętrza, ale już nie pozwalała na ucieczkę. Ciebie, oczywiście, interesowało głównie, czy przez te magiczne harce nie ucierpiało żadne żyjące na tamtym obszarze zwierzę. Dowiedziałeś się również, że król desperacko potrzebuje magicznej rudy. Dlatego uruchomiono handel wymienny z kolonią górniczą, gdzie zsyłano więźniom różnego rodzaju towary. W zamian otrzymywał magiczną rudę, czyli materiał potrzebny do wyrabiania wysokiej klasy oręża, który miał mu pomóc wygrać wojnę z orkami. Nie moja sprawa, pomyślałeś. Los innych ludzi od dawna mało cię obchodził, żyłeś dalej swoim życiem, dbając o zdrowie każdego napotkanego zwierzaka. Pewnego dnia, gdy doglądałeś owce będące pod opieką miejscowego rzeźnika Alvina, usłyszałeś rzenie konia dobiegające z niedalekiej przystani. Już po samym dźwięku, jakie wydawało zwierzę, wiedziałeś, że coś jest z nim nie tak. Gdy pobiegłeś w stronę, skąd dochodził dźwięk, twoim oczom ukazał się straszny widok. Zobaczyłeś parę koni zaprzęgniętych do wozu, który był obładowany do granic możliwości skrzyniami z magiczną rudą. Było widać, że jest to ciężar, który wykraczał poza możliwości tych szlachetnych zwierząt. Nagle, na twoich oczach, jedno z nich przewróciło się na ulicę. Ciężko dyszało i widać było, że jest na skraju wyczerpania. Woźnica mimo tego zaczął uderzać leżącego konia batem, starając się zmusić go do kontynuowania pracy. Nie mogłeś dłużej znieść tego barbarzyństwa, krzyknąłeś do woźnicy. Przestań w końcu bić tego konia. Prawda, no zabrzmiało to dwuznacznie, ale musiałeś jakoś zareagować. Woźnica odpowiedział. Spadaj, śmieciu! Jeśli te skrzynie z rudą nie trafią na statek przed jego wypłynięciem na kontynent, to mogę zapomnieć o zapłacie. Zapytałeś go, ile obiecali mu zapłacić i powiedziałeś, że możesz mu zrekompensować straty. Jednak ten prostak odpowiedział, że nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale również o jego reputację i woli dostarczyć towar i mieć zdechłego konia, niż mieć żyjącego i nie wywiązać się z umowy. A potem znowu kazał ci spadać. Tego było już za wiele.
Poszedłeś do koszar zgłosić tę sytuację straży. Oni zaś odparli, że się tym zajmą i żebym już im dalej nie przeszkadzał, bo mają ważniejsze sprawy na głowie. Zdałeś sobie sprawę, że zanim w ogóle ruszą swoje tyłki, w szczególności do takiego miejsca jak dzielnica portowa, mogą minąć dni, a nawet tygodnie. To było za długo. Wróciłeś do swojego domu, by znaleźć w kodeksie prawnym Królestwa Myrtany odpowiednie przepisy, które mogłyby ci pozwolić na ratunek koni. Sukces. Okazuje się, że zgodnie z kodeksem, osoba posiadająca tytuł mistrza weterynarii ma prawo, a wręcz obowiązek, dokonać aktu konfiskaty, jeśli życie lub zdrowie zwierzęcia jest zagrożone. I to bez informowania właściciela. Czas działać. Ponieważ nie mogłeś liczyć na pomoc straży, sam w nocy zakradłeś się do dzielnicy portowej, by odnaleźć biedne przepracowane konie. Po kilkunastu minutach poszukiwań zauważyłeś je przywiązane do płotu. Podszedłeś do nich powoli, starając się ich za bardzo nie stresować swoją obecnością. Na początku ci nie ufały, ale po podarowaniu im rzepy i jabłek polubiły cię na tyle, by pozwolić się przeprowadzić przez miasto. Żaden strażnik nie zatrzymał cię. Widok miejscowego weterynarza, prowadzącego parę koni poza miasto, nie wyglądał dla nich podejrzanie. Zabrałeś zwierzęta do lasu nieopodal pewnej gospody o nazwie Martwa Harpia. Uznałeś, że tamten wstrętny woźnica na pewno ich nie znajdzie i nigdy więcej już nie zmusi do pracy ponad siły. Zostawiłeś je tam i codziennie doglądałeś. Po paru dniach widać było, że odzyskują siły. Twoje serce się radowało na myśl, że uratowałeś życie dwóm niewinnym oraz szlachetnym ogierom. Zawsze jak przychodziłeś do nich z workiem owsa, to skakały i wesoło rżały na twój widok. Czułeś się spełniony. Niestety pewnego dnia, nosząc kolejny wór i paczuszkę z roślinami leczniczymi, na miejscu zastałeś straż miejską razem z samym kapitanem straży. Stać! Krzyknął kapitan. W imieniu naszego miłościwie panującego króla Robara II jesteś aresztowany. Odparłeś. Aresztowany, jak to? Przecież nie ukradłem tak po prostu tych koni. Jako miejski weterynarz skonfiskowałem je, aby je wyleczyć i uniemożliwić dalsze znęcanie się nad nimi. Wszystko jest zgodne z prawem królestwa. Kapitan odpowiedział. Te zwierzęta były wykorzystywane do transportu magicznej rudy. Także ich zabranie i uniemożliwienie dalszego transportu cennego surowca zostało uznane za sabotaż, a nie za zwykłą konfiskatę. Pójdziesz teraz z nami. Dalsze losy potoczyły się bardzo szybko. Sędzia w trybie natychmiastowym wydał wyrok skazujący. Jak się okazało, za każde, nawet najmniejsze przestępstwo, było się syłanym do kolonii górniczej. Niestety przez te wszystkie lata, gdy dbałeś o zwierzęta, a nie o kontakty z innymi ludźmi, nie mogłeś liczyć na żadną pomoc ze strony jakiegokolwiek mieszkańca miasta. Wyrok został wydany i nie było nikogo, kto by chociaż po części się za tobą wstawił. Twoje życie legło w gruzach. Gubernator Larius podpisał również dekret odbierający ci cały majątek razem z domem, następnie zakuto cię w kajdany i zaprowadzono do miejsca nazywanego punktem wymian. Sędzia jeszcze raz odczytał wyrok, gdy skuty i trzymany przez parę strażników spoglądałeś na złowrogą magiczną barierę. Do dziś pamiętasz to jego nadętą mowę i marzyłeś o tym, by ktoś ci jej oszczędził. O tym, jak na żółto ubrany gbur skończył gadać, zostałeś siłą zepchnięty do małego bajorka znajdującego się już wewnątrz bariery. Niestety, pech chciał, że spadłeś w jej płytszą część i uderzyłeś głową w znajdujący się tam kamień. Trzymając się za obolałą skroń, ledwo udało ci się wyjść na brzeg. Słysząc kroki, podniosłeś głowę. Zobaczyłeś, jak zbliża się do ciebie jakiś osiłek w czerwonej zbroi. Krzyknął. Witamy w kolonii! Po czym uderzył cię pięścią w twarz, jeszcze pogłębiając negatywne skutki urazu twojej głowy. Po chwili przyszedł jakiś inny gość z włosem i łukiem, przegonił tamtych sukinsynów, by następnie przedstawić się jako Diego. Gdy spojrzał na ciebie, powiedział. O rany, ciebie to dopiero sponiewierało. Nie jestem pewien, czy to efekt twojego upadku, czy pięść Bulita, ale nie wyglądasz najlepiej. Nie wiesz, jakie uszkodzenia zostały spowodowane w twoim mózgu, ale twój głos stał się bardzo łamliwy. Trudno ci było zebrać myśli, a wypowiadane przez ciebie zdania brzmiały niesamowicie komicznie. Odpowiedziałeś jedynie. Jasne! Diego pokręcił głową, a następnie zaprosił cię do dołączenia do tak zwanego starego obozu. Mijając las, przeszliście przez górską ścieżkę oraz przeprawiliście się przez most, gdzie stali dwaj strażnicy. Gdy doszliście do celu waszej podróży, Diego opowiedział nieco o obozie. Jednak twoja wciąż boląca głowa uniemożliwiła zrozumienie większości tego, co mówił. Gdy skończył, po prostu kiwnąłeś głową i postanowiłeś ostrożnie rozejrzeć się po okolicy. Spotkałeś paru strażników, którzy zażądali od ciebie trochę magicznej rudy, żeby opłacić ich ochronę. Niestety nie miałeś przy sobie ani bryłki, nie zyskałeś przez to ich sympatii. Wciąż jednak nie przejmowałeś się tym. Twój stosunek do innych ludzi się nie zmienił. Wciąż bardziej martwił cię los zwierząt. Takie cieniostwory są bardzo proste, bo po prostu chcą cię zabić i zjeść.
Ludzie natomiast często najpierw będą udawać, że są twoimi przyjaciółmi, zanim postanowią wbić ci nóż w plecy. Postanowiłeś pospacerować się poza terenem obozu, by trochę odpocząć od tamtejszego zgiełku. Przechodząc przez ten sam most, przez który prowadził cię wcześniej Diego, zauważyłeś grupę wyrostków w niebieskich pancerzach strzelających z łuku do miejscowej fauny. Podbiegłeś do nich i próbowałeś ich przekonać, by tego nie robili. Chciałeś im wytłumaczyć, że mogą zamiast zabijać zwierzęta zjeść może trochę chleba albo sera dostarczanego w punkcie wymian. Niestety mówiąc swoim dziwnym i jąkającym głosem, nie zrobiłeś na nich żadnego wrażenia. Wyśmiali cię, po czym jeden z nich powiedział: jesteśmy członkami nowego obozu. Nie handlujemy z przydupasami króla, a żarcie samego ryżu nie należy do przyjemnych. Chyba ktoś powinien cię nauczyć nie wtrącać się w cudze sprawy. W ten sposób zostałeś sprany na kwaśne jabłko przez grupę skazańców pochodzących z miejsca zwanego nowym obozem. To tylko pogorszyło twój stan zdrowia i ledwo udało ci się dojść z powrotem do starego obozu. Po krótkiej obserwacji zauważyłeś, że nikt w obozie nie zajmował się hodowlą zwierząt. Byli w nim sami ludzie, a mimo tego poczułeś, że zostałeś zupełnie sam. Choć twoje zdrowie fizyczne z każdym dniem się poprawiało, to wciąż miałeś problemy z zebraniem myśli i komunikacją z innymi. Zdajesz sobie sprawę, że może powinieneś się zmienić. Może jednak fajnie byłoby mieć przyjaciela w tym smutnym, pełnym brutalności miejscu. Takiego, który jest człowiekiem, a nie zwierzęciem. Niestety jest to niezwykle trudne dla kogoś takiego jak ty. Wszyscy cię unikają i mówią, żebyś od nich spadał. Nikt nie chce utrzymywać żadnych kontaktów z taką pokrako jak ty. Nawet twój sąsiad, znany obozowy kucharz, patrzy na ciebie, jakby chciał cię zabić przy najbliższej okazji. Nazywają cię Wrzód, bo chodzisz z Korinis. Chciałbyś mieć przyjaciela takiego, który byłby dla ciebie jak brat. Nie masz niestety ani starszego, ani młodszego brata, a rodzice cię nie kochali. Za barierę trafiłeś, bo za bardzo lubiłeś zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz?